dwa posiłki są takie pełne. To jest o 12 i o 18. Natomiast o 6 rano, albo między 5 a 6, to zależy od stajni, to jest tylko takie małe śniadanie przed pracą. Podobne jest żywienie w każdej stajni. No podstawą u nas jest owiec, ale zmusza nas do żywienia owcem to, że te pasze pełnoporcjowe są na naszą rzeczywistość zbyt drogie. No i pasze też na pewno, nie wiem czy one aż mają taką ważną rolę w żywieniu, ale na pewno konie je lubią. W zależności od klimatu się konie żywi. Na Bliskim Wschodzie, gdzie jest gorąco, praktycznie owsa się wcale koniom nie daje. One są żywione paszami pełnoporcjowymi, które już mają wszystko w składzie. Nie wymagają żadnych dodatków. U nas też niektóre konie się tak żywi. Ja to nie jestem zwolennikiem akurat tego. Ja uważam, że te konie, które biegają na najwyższym poziomie, to muszą być suplementowane. Suplementy powinno się dawać markowe, że lepiej dać mniej suplementu markowego dobrej jakości niż dawać byle co, bo to nic nie daje. Jak ja zaczynałem pracę, to tylko jedynym suplementem ekskluzywnym, który był, to był Plus Vital, który jest do dzisiaj i według mnie to jest najlepszy taki suplement multivitaminowy dla koni. My go też używamy. Natomiast wtedy głównie dawało się Hipowit, czyli taki sproszkowany suplement polski. No nikt nie słyszał o żadnych paszach. To dopiero też powstało trochę później, na początku, na przełomie 90. lat zaczęły powstawać firmy, które się specjalizowały właśnie w produkcji pasz różnych pełnoporcjowych i takich balanserów dodawanych do owsa, w zależności od tego, jakiego typu to są konie, czy hodowlane, czy wyścigowe.